Vicky Gabor zareagowała na krytykę odnośnie jej dorosłego makijażu. Co za tym idzie? Najprawdopodobniej wpływają na to dwa czynniki. Jakie? Prawdopodobnie piosenkarka ma dość wytykania przez ludzi, jak wygląda. Albo chce udowodnić, że człowiek w każdym wieku ma prawo się malować gdziekolwiek jest. W domu, na scenie, w szkole, gdziekolwiek. Opinii jest wiele na temat jej make-upu, a ja jestem Mikrus i dziś poprowadzę was po tej jakże zaciekłej i ciężkiej historii na temat makijażu i w ogóle wszystkiego odnośnie Vicky Gabor. Od bardzo długiego czasu Vicky Gabor postanowiła zmienić się nie do poznania, ubierając się bardziej dorośle, a także robić zbyt mocny makijaż. Wielu internautów zasugerowało dziewczynie, że ma dopiero 14 lat i nie powinna tak mocno się malować. W sumie jest tu racja, bo sam mimo wszystko nie popieram takiego zachowania u młodych dziewczyn. Nie popieram robienia z siebie na siłę dorosłej osoby pod względem właśnie ubioru czy makijażu, bo to nie przechodzi. Jednakże patrząc na to z logicznego punktu myślenia, mamy XXI wiek i pewnych nowości w modzie, ubiorze, aspektów jakichkolwiek niestety nie przeskoczymy. Więc moja taka malutka rada. Jeśli dziewczyna chce tak się prezentować, niech się prezentuje, mi nic do tego. Ja osobiście nie wyrażam swojej opinii na Instagramie pisząc: i zmyj ten makijaż, masz 14 lat, co ty ze sobą robisz? Do szkoły uczyć się! Jednakże wydaje mi się, że w pewnym momencie mogły naszej piosenkarce puścić nerwy i Vicky Gabor postanowiła zareagować na nieprzychylne komentarze w jej stronę. Swoją drogą krótko, zwięźle i na temat wyjaśniła osoby komentujące, jednakże mam pewny niedosyt, niesmak czytając odpowiedź od Vicky. Bo gdyby nie zareagowała na to, to ludzie by pomyśleli, że albo ma wywalone na ich komentarze, albo płacze w pokoju swoich czterech ścianach. Z kolei bardzo dobrze zrobiła, odpowiadając tym ludziom. Według mnie zamknęła im wszystkim gębę i albo uwierzą, albo jeszcze bardziej wyśmieją dziewczynę pod względem właśnie takim, że odpowiedziała na ich komentarze. Na efekty musimy poczekać niestety, jest to dopiero świeża sprawa, ale bardzo taka wyniosła sprawa. I bardzo bym prosił o niepisanie w komentarzach, że co ty masz człowieku do gadania, dlaczego tak właśnie postępujesz i mówisz, że 14-latki nie mają prawa się malować. Nie no, według mnie mają prawo się malować, ale uważam, że taki mocny makijaż w przypadku właśnie tak młodej osoby bardzo też wyniszcza cerę. A także pokazuje, że rodzice mogli ich nie wychować, bądź są po prostu nieodpowiedzialnymi, nie bójmy się użyć tego słowa, gówniakami. Moim zdaniem trochę za szybkie tempo Vicky wzięła w tym zmienianiu się na bardziej dorosłą osobę, przez co ma teraz taką falę krytyki wśród internautów, a także swoich fanów. Niestety są ludzie, którzy jej napiszą, że wygląda na 40 lat i niestety jest to fakt. Z tym akcentem was, kochani, zostawiam. Troszeczkę krótki film. Wydaje mi się, że treściwy. Jeśli coś głupiego palnąłem, to napiszcie w komentarzu. Co film to jedno wielkie głupstwo. Nie oszukujmy się. Podzielcie się swoją opinią. Ja was żegnam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego filmu. Cześć.